Zaproszę teraz na mównicę naszą wieloletnią koleżankę, posłankę, panią poseł Elżbietę Radziszewską, która chciała skierować do nas wszystkich parę słów. Pani poseł, bardzo proszę. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie premierze, panowie ministrowie. Proszę wybaczyć, jeśli będą pojawią się emocje, ale tak to jest, jak kończy się swoją szóstą kadencję i 22 lata pracy w tej Izbie. Chciałabym podziękować pani marszałek i prezydium Sejmu za to, że mam możliwość dzisiaj 11 września 2019 roku na 86. posiedzeniu Sejmu 8. kadencji podziękować za te 22 lata sprawowania mandatu posła na Sejm, tym bardziej, że to moje wystąpienie będzie ostatnim, które jako poseł na Sejm wygłoszę z tej trybuny. Bardzo serdecznie dziękuję moim koleżankom i kolegom, posłom i posłankom, szefom mojego klubu, szefom mojej partii, Platformy Obywatelskiej, Unii Wolności, Unii Demokratycznej. I ze wzruszeniem wspominam tych, których już między nami na tej sali nie ma. Szczególne słowo podziękowania chciałabym skierować do pani poseł Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej, ponieważ to pani poseł w 1997 roku była dla mnie pomocą i wsparciem i tak jest do tej pory. Iwonko, tobie szczególnie dziękuję. Dziękuję paniom i panom posłom z różnych ugrupowań, z którymi miałam możliwość zasiadania na tej sali plenarnej i w pracy w komisjach sejmowych przez te minione lata. Chciałabym wspomnieć wszystkich prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w trakcie sprawowania przeze mnie mandatu posła mieli honor i zaszczyt objąć i pełnić ten urząd. Pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Bronisława Komorowskiego, jak państwo się domyślacie, mojego ulubionego prezydenta i obecnego prezydenta Andrzeja Dudę. Dziękuję wszystkim paniom i panom premierom, którzy stali na czele swoich rządów oraz współpracujących z nimi ministrom i urzędnikom. Dziękuję również wszystkim pracownikom Kancelarii Sejmu za ich codzienną obecność, za fachową pomoc, za merytoryczne wsparcie dla nas wszystkich posłów ze wszystkich ugrupowań. Kiedy widzi się przygotowane materiały na komisję, odbiera się zamówione ekspertyzy, gdy towarzyszy nam poczucie bezpieczeństwa podczas krajowego wyjazdu czy zagranicznej delegacji, kiedy scenariusz posiedzenia został przygotowany bez błędów, a złożone poprawki zostały odpowiednio zredagowane, to znaczy, że każde biuro tej kancelarii i pracujący w niej urzędnicy wykonują swoje obowiązki zgodnie z najwyższymi standardami, z poświęceniem, z zaangażowaniem i starannością. Również pracownicy Kancelarii Sejmu, o których na co dzień się nie mówi, których obecności zwykle się w ogóle nie zauważa, ale którzy od wielu lat pracują z nami i dla nas. Bo przecież ktoś przynosi dokumenty, segreguje listy, dostarcza je do naszych skrytek, ktoś dba o czystość budynków kancelarii i sali plenarnej, ktoś przywozi i odwozi nas z dworca czy lotniska, rozlicza nasze delegacje, biura poselskie, wydaje książki i publikacje sejmowe. I ten ktoś stojący często w cieniu też chciałby być zauważony i doceniony i ja chciałabym to teraz zrobić, zauważyć, docenić i podziękować. Bardzo państwu serdecznie dziękuję. Dziękuję również Straży Marszałkowskiej i funkcjonariuszom ochrony państwa za ich służbę. Ale nie byłoby mnie tutaj i nikogo z nas, gdyby nie nasi wyborcy. Dlatego chciałabym z tego miejsca serdecznie podziękować za ich dotychczasowe wybory. Za to, że przez ostatnie 22 lata byłam według nich posłem na Sejm godnym zaufania, to znaczy takim, na którego warto było oddać swój głos. Dziękuję również za to, że wciąż pomimo upływających lat pozostałam dla was, moi wyborcy, naszą panią doktor i naszą panią poseł, której można było powierzyć swoje troski i kłopoty i powierzyć swoje zaufanie. I chcę państwu, moim wyborcom, coś powiedzieć. Kiedy wracałam do domu,
po kolejnych trudnych i pełnych napięcia posiedzeniach Sejmu, to czasami zastanawiałam się, czy ta praca tutaj ma jeszcze sens. Ale kiedy spotykałam się z wami, mieszkańcami mojego okręgu wyborczego, słysząc od was słowa wsparcia, to zawsze wiedziałam, że praca, wyrzeczenia, przejechane kilometry, godziny spotkań i rozmów, to wszystko miało sens, naprawdę miało. I za to dziękuję. Korzystając z okazji, chciałabym również przeprosić tych wszystkich, których w czasie pełnienia mandatu posła na Sejm mogłam urazić zbyt jednoznacznym osądem, słowami wypowiedzianymi w trakcie debaty sejmowej, radiowej czy telewizyjnej, wywiadzie czy rozmowie. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panowie i Panie Posłanki. Trwa kampania wyborcza do Sejmu i Senatu i przez ostatnie kilkadziesiąt lat ja byłam jej aktywnym uczestnikiem, ale teraz już będę jej uważnym obserwatorem. I w tym czasie chciałabym zaapelować o jedno, o coś, co dla mnie osobiście jest szczególnie ważne. Szanujmy Konstytucję, bo jest ona gwarancją naszych praw i wolności. W artykule 30 Konstytucji napisano: przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności, praw człowieka i obywatela. Ja już kończę. Jest ona nienaruszalna, jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Ja już, pani marszałek, kończę. Niezależnie jaki znaczek nosimy w klapie, pamiętajmy o tym, że zwłaszcza w trakcie trwającej kampanii wyborczej i za tym konkretnym znakiem i symbolem zawsze stoi człowiek. Człowiek ze swoją niezbywalną i nienaruszalną godnością, sumieniem, wrażliwością, życiorysem, dorobkiem, rodziną i prywatnością. I nawet pokusa władzy czy perspektywa wygranych wyborów nie może być usprawiedliwieniem, by człowieka tej godności pozbawić. Przekonujcie swoich wyborców, przedstawiajcie im swoje programy, rozmawiajcie z nimi o Polsce, o jej miejsce w Europie i świecie, ale mówcie o argumentach, a nie prowadźcie jej nigdy przeciwko drugiemu człowiekowi. I kończąc, świętej pamięci ksiądz Jan Kaczkowski powiedział kiedyś: katolik nie może być antysemitą, antygejem, antykimkolwiek, bo bycie antyktosiem oznacza, że pogardzamy drugim człowiekiem, a tego czynić nie wolno. Pani marszałek, Wysoka Izbo, panowie i panie posłowie. Podsumowując, kończy się jeden z etapów mojego życia i politycznej działalności. Chciałabym przywołać słowa świętego Pawła z listu do Tymoteusza. W dobrych zawodach wystąpiłam, bieg ukończyłam. I dla mnie było wielkim zaszczytem zasiadać w tej Izbie przez 6 kadencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję, pani poseł. Dziękuję. Dziękuję, pani poseł.